Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do spotkania ze Słowem Ewangelii w czwartek 11 tygodnia zwykłego w ciągu roku kościelnego, 22 czerwca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj, i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, otrzymujemy w darze Słowa Bożego Ewangelię o modlitwie Ojcze nasz. Zapraszam do krótkiego rozważania, które może być wstępem do modlitwy tym słowem. Modlitwa Ojcze Nasz to pierwsza ze wszystkich modlitw, jaką przekazała nam tradycja Kościoła. To modlitwa, którą przekazał nam sam Chrystus. W liturgii ma ona szczególne miejsce, w liturgii Eucharystii, kiedy bezpośrednio przed przystąpieniem do Komunii Świętej modlimy się tą modlitwą. Jest to na bezpośrednim przygotowaniem do Komunii Świętej. Wielu ojców Kościoła, teologów spisało obszerne komentarze do tej modlitwy, do modlitwy Ojcze Nasz. I tak na przykład święty Cyprian pisał tak: jakiej modlitwy Ojciec najchętniej wysłucha, jeśli nie tej, w której słyszy prawdę z ust Syna? Kiedy powtarzamy słowa Chrystusa, Ojciec rozpoznaje głos swego Syna. Święty Tertulian nazywał modlitwę Ojcze Nasz brewiarzem Ewangelii. Pierwsze trzy prośby z modlitwy Ojcze Nasz dotyczą Królestwa Bożego, chwały Boga. Wyrażają pragnienie, aby zrealizowało się w pełni to, co mówił Chrystus w kazaniu na górze, szczególnie w błogosławieństwach, by Boża rzeczywistość wstępowała coraz intensywniej i głębiej na świat i do naszych serc. Gdy prosimy o realizację Królestwa Bożego, przyjdź Królestwo Twoje, to w istocie wyrażamy pragnienie życia w najlepszym możliwym środowisku, w najlepszym możliwym mikroklimacie. Przyjdź Królestwo Twoje. Egzegeci mówią, że słusznie w modlitwie Ojcze Nasz myślimy najpierw o Bogu, a później o naszych sprawach. Ojcze Nasz. Słowa tej modlitwy, to co ona w sobie zawiera, będąc wzorem wszelkich modlitw, w sposób pełny i doskonały będzie wypowiedziane dopiero w domu Ojca.
A tu na ziemi, modląc się tymi słowami, chcemy budować świat przez oddanie go w ręce Boga. Wszystko, co mamy, od Niego mamy i Jemu zawierzamy. Cztery kolejne prośby modlitwy Ojcze Nasz dotyczą nas samych, naszego zbawienia. Zawierają w sobie wszystko, czego najbardziej nasze ludzkie serca potrzebują. Jednocześnie mówią o kondycji naszych serc po grzechu pierworodnym. Inny z ojców Kościoła, Orygenes, pisał, iż wydaje się to nieodpowiednie, że natychmiast po prośbie o Królestwo Boże umieszczona jest prośba o chleb codzienny, chleb powszedni, pokarm, potrzeby materialne. I interpretował tę prośbę jako pragnienie Eucharystii, pragnienie coraz głębszego poznawania Boga, który jest chlebem dla duszy. Pan Bóg zna nas dogłębnie, zna i przenika nasze serca i wie, jak sami z siebie jesteśmy słabi i niezdolni nawet do myślenia, gdy brakuje nam tego, co konieczne. Gdy prosimy o chleb codzienny, uznajemy, że wszystko jest darem natury i owocem pracy naszej, ale przede wszystkim darem samego Pana Boga. Modlimy się też o przebaczenie grzechów i ochronę w pokusach. Odkrywamy, że Bóg jest naszym miłosiernym Ojcem i zawsze przygarnia skruszonego grzesznika. Tego dnia, modląc się Słowem Ewangelii, możemy w ciągu dnia powracać do modlitwy Ojcze Nasz i często ją wypowiadać bardzo powoli, w sposób taki medytacyjny, kontemplacyjny, smakując te słowa, odkrywając głębie znaczeń każdego zdania. I kilka punktów do osobistej modlitwy Słowem Ewangelii, modlitwą Ojcze Nasz. Przylgnę sercem do Jezusa, który modli się do Ojca. I powiem Mu: Jezu, ucz mnie, jak mam się modlić. Pomóż, bym był pojętnym uczniem. Uchroń mnie przed gadatliwością na modlitwie i w ogóle przed naddatkiem niepotrzebnych słów. Ucz mnie, Panie, bym umiał słuchać, bym cenił sobie wyciszenie pośród hałasu tego świata. Bym nigdy nie zapomniał, że ci, którzy potrafią trwać w ciszy, zasłuchani w głos Ojca, że w ich ustach słowa mają, kiedy przemawiają, szczególną świeżość i moc. Podaruj mi, Jezu, łaskę coraz głębszego poznawania prawdziwego oblicza Ojca w niebie. Daj, aby mi leżało na sercu to, co zawiera w sobie serce Ojca Niebieskiego, co leży na sercu Ojcu Niebieskiemu. Tak bardzo pragnę, Jezu, modlić się tak w Duchu Świętym, by Ojciec, jak w Tobie, tak i we mnie miał upodobanie. W Tobie, Jezu, chcę przeżywać moje usynowienie, stworzenie na obraz i podobieństwo Boże, które Ojciec przez Ciebie w Duchu Świętym nieustannie we mnie i w każdym i w każdej z nas odnawia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa.